Znasz takie zdanie, że trzeba się uczyć na swoich błędach, nie? I prawie każdy ci powie, że najlepiej się uczyć na swoich błędach. A mi wychodzi, że jest zupełnie inaczej. Że te lekcje są najtrwalsze, jeżeli są lekcjami na twoich własnych błędach. Natomiast znacznie lepiej uczyć się na czyichś błędach. I czasami mam wrażenie, że jak ludzie mówią, że najlepiej uczyć się na własnych błędach jest takim przeramowaniem, uargumentowaniem samemu sobie, że to dobrze, że popełniam błędy, bo się mogę z tego nauczyć. Albo że ktoś mówi, no dobra, okej, okay, popełniłem błąd, ale mam przynajmniej z tego lekcję. Dobra, zajebiście. Okej, okay, ale co gdyby się uczyć z czyichś błędów i uczyć się również czyichś sukcesów czy zwycięstw? No i moim celem, mojego rozwoju działania jest skracać drogę między moim pomysłem, a tym, co mam w głowie jako pomysł, a jego skuteczną realizacją. Dlatego chcę i robię to, ucząc się od ludzi, którzy pokazują swoje świadectwa błędów i świadectwa sukcesów. Teraz uporządkujmy to, że popełnienie błędu daje ci tylko i wyłącznie informację o tym, czego nie należy robić. Co nie jest jednoznaczne z tym, że wiesz, co robić. I możesz popełnić 100 błędów. To o tym Edisonie każdy mówi, że dopiero 101 próba zakończyła się zrobieniem żarówki. No dobra, ale on przez 100 razy popełniał błąd, wiedział, co nie działa, ale miał 101 scenariuszy, które chciał przetestować. Pytanie, czy popełniasz błędy i masz nowe scenariusze testowania, z których wyeliminujesz, z których eliminujesz te rzeczy, które ci nie wychodziły. I chciałbym w tym wideo, żebyście pamiętali o tym, żeby nie gloryfikować porażek, nie dawać im większej wagi niż to rzeczywiście ma miejsce, sens i podstawę, a z drugiej strony poszukiwali sukcesów. Teraz znowu, z tymi sukcesami jest tak, a czyimi sukcesami? Ktoś chce was czegoś nauczyć, nawet ja, no to rekomenduję wam patrzenie na początek drogi, a nie moment, w którym dzisiaj ta osoba jest. I znowu, to co mnie różni od was jest na przykład to, że nagrałem kilkaset wideo. Czyli na moim YouTubie pewnie już jest około 700-800 wideo i codziennie powstają, są dwa nowe wideo na kanale Marcina Osmana. I to jest ta ogromna różnica, która mnie oddziela. Teraz jeżeli ja mówię, że wideo na Facebooku dobrze sprzedaje, albo newslettery powodują, że klienci u nas kupują, jest wynikiem tego, że wykonałem kilkadziesiąt, kilkaset powtórzeń danej aktywności i to działa i to optymalizuje. I teraz, gdybym miał się uczyć sam od siebie, to poszedłbym do samego początku mojej drogi i zobaczył, jak ona się rozwijała. Dlatego na przykład żałuję, że nie mam nagranego wideo, na którym w mojej kawalerce pokoju w mieszkaniu wynajętym pakuję paczki z książką Widzieliście uciekają na biurku, koperty, znaczki, tam książki, wpisuję dedykacje w takim starym biurku drewnianym, brązowym, żeby pokazać wam, jak wielką, ogromną, długą drogę przeszliśmy do miejsca, gdzie jest automatyzacja, że jest wielki magazyn, jest kilkaset produktów w sklepie i działa to hasło bogać się, kiedy śpisz, i wstając rano otwieram sobie statystyki sprzedaży i mam tam transakcje, które skoczyły w nocy nawet od was. I znowu, uczenie się na czyichś błędach jest lepsze, bo patrzysz, jakie drogi nie działały i możesz zawęzić tę listę opcji, skupiając się na większej efektywności. Teraz to, co ja rekomenduję moim klientom, no to właśnie korzystanie z mojej wiedzy, czyli uczenia się na moich błędach, moich sukcesach. I bardzo często, myślę, nawet ponad połowa ludzi, która z takim case'em do mnie przychodzi, choćby sama eksperymentuje, szuka innych rozwiązań, czyli próbuje odnaleźć, wynaleźć koło na nowo. Zamiast skorzystać ze sprawdzonych strategii i technik, które działają, żeby szybko pozyskać nowych klientów i dopiero w drugim kroku eksperymentować po swojemu, albo wręcz utrzymywać te aktywności, które działają cały czas i dodając co jakiś czas dopiero do tej całej układanki jakieś własne tipy. Czyli pragmatyczność ponad eksperymentowanie. Pragmatyczność ponad własne ego. I gdybym ja chciał nagrać wideo o każdej współpracy, która gdzieś tam nie wyszła i nie wyszła z poziomu nieogarnięcia ludzi przez ich ego czy błędne założenia marketingowe, to bym mógł codziennie 5 wideo chyba nagrywać. Czyli znowu, ludzie nie uczą się na błędach. Działa taki mechanizm zaślepienia. Dobra, jak to wszyscy robią, ja też to będę robił. No ale to, jeśli wszyscy robią,
to nie jest gwarancja tego, że to działa. Może to jest gwarancja tego, że to już przestało działać, bo już wszyscy to robią. W wędkarstwie jest taka niesamowita zasada, że co tam rok, dwa pojawia się jakiś nowy rodzaj przynęty. Na początku jest opór przed używaniem jej, bo nie ma w internecie zdjęć z rybami złapanymi na tą przynętę. Ale z każdym miesiącem jest więcej tych zdjęć i coraz więcej osób używa tę przynętę. I wiecie co? Po roku, dwóch na przykład ryby z danej rzeki czy jeziora przestają tą przynętę w ogóle tolerować, bo nauczyły się tego, że to boli. To jest sztuczne, to nie jest prawdziwa ryba, którą tam upolują, tylko plastikowa imitacja. I znowu, uczenie się na błędach innych, super. Eksperymentowanie, super. Ale może trzeba właśnie być po pierwsze promotorem nowych rozwiązań, ale jednocześnie robieniem tego, co działa. Czyli nieważne, jaka platforma powstanie, za każdym razem będzie liczył się mail, telefon klienta. Jak to masz, to możesz bardzo, bardzo dużo rzeczy zrobić. Słuchajcie, miałem sytuację taką, że w partnerstwie partner mówi: daj mi numer swoich klientów, my do nich wyślemy SMS-a z ofertą, oczywiście w twoim imieniu. Mówię: hej, ja nie mogę tego zrobić, bo RODO, ochrona danych i tak dalej, i etyka. Nie, my to zrobimy i tak dalej. Nic, wszystko będzie ok, będzie twoje nazwisko i to będzie komunikat od ciebie, tylko że my go w twoim imieniu wyślemy. Mówię: nie ma takiej opcji, bo nauczony różnymi współpracami wiem, że znacznie cenniejsza dla mnie jest długoterminowość relacji z moim klientem niż jakieś jednorazowe strzały. I to są lekcje, o których pamiętam. I ja też robię tak, że po każdym projekcie, który wyszedł albo nie wyszedł, czy to mój, czy z kimś, spisuję sobie, dlaczego to wyszło, dlaczego to nie wyszło, albo co mogliśmy poprawić, aby wyszło jeszcze lepiej. Takie trzy poziomy. Źle, średnio, bardzo dobrze. I moje lekcje są takie, że czasami zapominam o tych zasadach, bo się jakiś nowy czynnik pojawia. Ale za każdym razem jestem bardziej pewny, osadzony w tym, jakimi zasadami się kieruję, bo przy kolejnych sytuacjach tych błędów już nie popełniam. Tak często. Rzadziej. Pojawiają się nowe strategie, eksperymenty, rzeczy, które są znowu do potestowania i to jest, wiecie, 7, 8, 9 minut w sumie o tym samym. O tym, żeby uczyć się na czyichś błędach i to jest efektywność. Dla mnie po prostu mistrzami uczenia się na błędach są, czyichś błędach są szczury. Nie wiem, czy wiecie, one potrafią wysłać swoich słabszych ludzi, swoich słabszych żołnierzy szczurzych i na nich się uczyć dopiero. Jak on popełni błąd, to jest jego błąd, ten szczur nie żyje. Wtedy starsze, pełniejsze, doświadczone szczuro-króle idą, wychodzą, jedzą i tak dalej. Więc lepiej się uczyć na czyichś błędach. Na maksa, to tańsze. A jeżeli sobie powtarzasz cały czas, to są moje błędy, lubię się uczyć na moich błędach, to prawdopodobnie tracisz dużo energii i czasu na to, żeby zadawać sobie ból, bo to jest trudne. Chyba, że chcesz i potrzebujesz takiego mocnego pieprznięcia w głowę przez kolejne błędy popełnione w ten sam sposób, swoje własne, to proszę bardzo. Ale ja wolę u siebie kształcić większą czujność, efektywność, przydatność działania, aby można było w pełni realizować mój potencjał i nie czekać na moje kolejne błędy. No, z tym was się zostawiam. Pozdrowienia.